Potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem w regionie. Informacje we wtorek przed południem podał Resort Zdrowia. Nowi chorzy to starsza kobieta z powiatu leżajskiego, kobieta w sile wieku z powiatu tarnobrzyskiego oraz starszy mężczyzna z powiatu stalowowolskiego. Łącznie na Podkarpaciu potwierdzono 159 przypadków zakażenia COVID-19. We wtorek w łańcuckim szpitalu zmarł pacjent w starszym wieku. Jest to już siódma ofiara koronawirusa w regionie. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Rzeszowie informuje, że na Podkarpaciu w Karpaciu pod nadzorem pozostaje ponad 1600 osób, a ponad 12 tysięcy poddanych jest kwarantannie. W powiecie krośnieńskim liczba osób objętych kwarantanną wynosi 750. W powiecie jasielskim takich osób jest 893. W Krośnie chorobę COVID-19 potwierdzono u dwóch osób, w powiecie krośnieńskim u ośmiu. W powiecie jasielskim zakażenie koronawirusem potwierdzono u siedmiu osób.